kiedy i skąd wzięli się Żydzi na ziemiach polskich? Pierwsi byli zapewne żydowscy kupcy z zachodniej i południowej Europy. Pojawiali się tu już w X wieku. Wędrowali z towarami przez Europę Środkową i Wschodnią, gdzie poznawali nieznane im kraje i ludzi mówiących niezrozumiałymi językami. Jednym z wędrowców był Ibrahim ibn Jakub, Żyd w służbie kalifa Kordoby. Opisał miasta, które odwiedził w X wieku w czasie podróży z Andaluzji do Pragi. Wspomniał też o Krakowie i o kraju rządzonym przez słowiańskiego księcia Mieszka. Przyjrzyj się mapie Europy, która pokazuje trasę wędrówki Ibrahima. Natomiast po przeciwnej stronie możesz poznać biblijną historię Żydów. Przesuwając zwój, dowiesz się o ich dziejach od czasów Abrahama aż do powstania diaspory, czyli rozproszenia Żydów poza ziemię Izraela. Od X do XII wieku karawany żydowskich kupców wędrowały szlakami handlowymi przez Europę Środkową i Wschodnią. Na trasie Żydzi borykali się z niebezpieczeństwami oraz trudnościami w wypełnianiu religijnych przepisów. Po drodze zatrzymywali się w najważniejszych ośrodkach handlowych – Pradze, Krakowie czy węgierskim Ostrzychomiu. W ich pobliżu Żydzi zakładali osady służące do obsługi handlu. Żydowscy kupcy nabywali futra, niewolników i inne cenne towary. W zamian oferowali pieniądze, przyprawy i tkaniny. W stanowisku z trzema ekranami możesz dowiedzieć się szczegółowo, czym żydowscy kupcy handlowali i jakie szlaki przemierzali. A w okrągłych gablotach zobaczysz oryginalne obiekty wykopane przez archeologów w miejscach po średniowiecznych targach. Wejdź do książęcego grodu. To w pobliżu takich miejsc powstawały osady Żydów objęte ochroną księcia. W 1264 roku książę wielkopolski Bolesław Pobożny wydał dla Żydów zamieszkujących jego ziemię dokument zwany Statutem Kaliskim. Ustalał on prawa i obowiązki Żydów, zapewniał im bezpieczeństwo i swobodę religijną. Zezwalał na prowadzenie działalności handlowej i kredytowej, z której książę też czerpał korzyści. Odtąd dokument ten zatwierdzany był przez kolejnych władców aż do XVIII wieku. Niekiedy książę udzielał Żydom prawa do bicia monet. Na stole obok grodu możesz zobaczyć przykłady takich monet, zwanych brakteatami. Są jednostronne, a niektóre zawierają hebrajskie litery. Oryginalny brakteat w okrągłej gablocie to najstarszy obiekt z naszych zbiorów. Pochodzi z XIII wieku. W scenie z ołtarza Wita Stwosza z kościoła mariackiego w Krakowie Jezus dyskutuje z rabinami w świątyni jerozolimskiej. Choć judaizm i chrześcijaństwo mają wspólne korzenie w biblijnej historii, różnice między nimi były trudne do pogodzenia. Wyznawcy obu religii uważają Biblię hebrajską za świętą księgę, lecz interpretują ją inaczej. Żydzi, w odróżnieniu od chrześcijan, nie uznają Nowego Testamentu, natomiast uważają się za potomków biblijnego ludu Izraela i posiadaczy prawdy objawionej Mojżeszowi przez Boga. Kościół miał wielki wpływ na postrzeganie Żydów przez chrześcijan. Niższa pozycja Żydów miała być karą za to, że nie uznali oni Jezusa za Mesjasza. Jednocześnie Kościół uważał, że Żydzi mają przetrwać, ponieważ byli świadkami życia Jezusa. Napięcia na tle religijnym prowadziły niekiedy do przemocy chrześcijan wobec Żydów. Idź wzdłuż ściany miast. W XII wieku na ziemię polskie zaczęli przybywać emigranci z terenów niemieckich. Miało to związek z rozwojem gospodarki pieniężnej i perspektywą lepszych warunków życia. Nastąpiła przebudowa gospodarcza i przestrzenna polskich miast, zwana kolonizacją na prawie niemieckim. W tym czasie nasilił się też napływ Żydów aszkenazyjskich na ziemię polskie.
Pochodzili głównie z Niemiec i posługiwali się językiem jidysz. Zamieszkiwali w miastach. Zajmowali się głównie udzielaniem kredytów i handlem. Podlegali bezpośredniej jurysdykcji władcy i byli wyłączeni spod prawa miejskiego. Zaostrzało to relacje z chrześcijańskimi kupcami i rzemieślnikami. Przyjrzyj się planom miast na ścianie. Poznań, Płock, Warszawa, Kraków. W każdym była dzielnica żydowska. Tu znajdziesz ciekawe historie o ich mieszkańcach. A o tym, jak funkcjonowała gmina żydowska, jej władze i instytucje, dowiesz się z dużego, interaktywnego stołu przy końcu galerii. Na początku XV wieku na ziemiach polskich było zaledwie 14 żydowskich osad. 100 lat później liczba ta wzrosła do blisko 100, co pokazuje ta mapa. Dane do jej sporządzenia pochodzą głównie ze spisu żydowskich osad, które w 1507 roku zapłaciły podatek z okazji koronacji Zygmunta I. Według różnych szacunków w Królestwie Polskim żyło wtedy od 5 do 30 tysięcy Żydów. W ciągu kolejnego stulecia nastąpił rozkwit życia żydowskiego w Polsce, zwany Złotym Wiekiem. O tym opowiada następna galeria. Ta ściana opowiada o relacjach Żydów z władcami. Rozpoczyna się historią nadania Żydom statutu kaliskiego w 1264 roku, określającego ich prawa i obowiązki. Żydzi w służbie królów należeli do elity swojej społeczności. Wśród nich był Lewko, który udzielał pożyczek samemu Kazimierzowi Wielkiemu. Król miał też podobno romans z Żydówką Esterką. Niektórzy Żydzi zarządzali królewskimi dochodami, na przykład kopalniami soli czy cłami. Inni, jak członkowie rodziny Fischlów, byli bankierami i lekarzami polskich władców. Drzewo genealogiczne Fischlów zobaczysz na końcu tej ściany. Jednak w XV wieku pojawił się pierwszy sygnał nadchodzących zmian w relacjach Żydzi-władza. Swoje aspiracje do podporządkowania Żydów zaczęła przejawiać szlachta. Żydzi w polskich miastach doświadczali przemocy ze strony chrześcijan, choć zdarzało się to rzadziej niż w innych krajach. Jedną z przyczyn przemocy była konkurencja handlowa, jak na przykład w Krakowie, którego panoramę widzisz na ścianie. Najbardziej uciążliwe były oskarżenia Żydów o obrazę chrześcijaństwa, zatruwanie studzien i rytualne mordy na dzieciach. W takich sytuacjach król chronił Żydów. Mówi o tym materiał w stanowisku multimedialnym. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o relacjach Żydów z władcami, przejdź pod przeciwległą ścianę z wizerunkami królów i cofnij się do jej początku. Ta makieta przedstawia Kraków i pobliski Kazimierz w połowie XVII wieku. Po lewej stronie widać Kraków z Zamkiem Królewskim na Wawelu. Po prawej Kazimierz, wówczas odrębne miasto. To w Krakowie, a później w Kazimierzu znajdowała się jedna z największych i najbardziej wpływowych gmin żydowskich w środkowej Europie. Pod koniec XV wieku król Jan Olbracht kazał przenieść się krakowskim Żydom do Kazimierza i dołączyć do mieszkających już tam Żydów. Spójrz na podświetlony fragment Kazimierza po prawej stronie makiety. To właśnie dzielnica żydowska. Na tym niewielkim obszarze Żydzi budowali domy, synagogi, mykwy, czyli rytualne łaźnie, szkoły, sklepy, kramy, warsztaty rzemieślnicze, szpital, cmentarz. Jednak prężne życie gminy żydowskiej nie zamykało się w małej dzielnicy. Część Żydów nadal prowadziła interesy w Krakowie, a niektórzy służyli na dworze królewskim jako medycy i bankierzy. Poświęć chwilę na obejrzenie filmu wyświetlanego nad makietą, który w skrócie opowiada tę historię, lub zajrzyj do jednego z ekranów otaczających makietę
i poznaj szczegóły życia Żydów w Krakowie i Kazimierzu. Arras Zamku Królewskiego na Wawelu jest symbolem Unii Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego w 1569 roku. Oba kraje połączyły się wówczas w ogromną Rzeczpospolitą Obojga Narodów, rządzoną przez wspólnie wybieranego króla. Pas kontuszowy, element tradycyjnego stroju polskich szlachciców, symbolizuje rosnącą siłę szlachty. Po Unii Polsko-Litewskiej szlachta zaczęła intensywnie nabywać ziemię na wschodzie państwa. Zaczęła zachęcać Żydów do osiedlania się w swoich majątkach, ponieważ już nie tylko król, ale także szlachta miała prawo nadawać Żydom przywileje osadnicze. Spójrz na mapę na końcu tej ściany. Zauważ, jak wielka była skala żydowskiego osadnictwa w Rzeczypospolitej. W 1765 roku Żydów było już około 750 tysięcy i zamieszkiwali około 1200 miejscowości. To ponad 10 razy więcej niż na początku XVI wieku. Czy Rzeczpospolita Obojga Narodów była Paradisus Judeorum, co po łacinie znaczy raj dla Żydów? Niektórzy tak właśnie określali Polskę, sugerując, że Żydom wiodło się zbyt dobrze. Ściana, przed którą stoisz, zawiera cytaty z żydowskich i chrześcijańskich tekstów z XVI i XVII wieku. Ich autorzy mieli różne poglądy na temat obecności Żydów w Rzeczpospolitej. W tym bardzo zróżnicowanym pod względem religijnym, językowym i kulturowym państwie Żydzi nie byli masowo prześladowani, w odróżnieniu od wielu innych europejskich krajów. Na panelu obok ściany z cytatami możesz zobaczyć akt Konfederacji Warszawskiej, który stwierdza, że różnice w wierze nie powinny prowadzić do konfliktów na tle religijnym. Choć dokument ten odnosił się do szlachty i nie wspomina o Żydach, to jest on symbolem względnej tolerancji religijnej, która panowała w Rzeczypospolitej. Jednak tolerancja ta miała swoje granice. Podejdź do obrazu Taniec Śmierci z kościoła świętego Bernardyna w Krakowie, którego reprodukcja stoi na rogu ściany z cytatami. Przesłaniem obrazu jest to, że każdy, król, mieszczanin czy chłop, jest równy wobec śmierci. Przyjrzyj się uważnie środkowej scenie w rzędzie po lewej stronie. Zauważ, że to Żyd jest przez śmierć potraktowany najgorzej. Szkielet chwyta go za gardło i obrzuca obelgami. Po prawej stronie obrazu możesz zapoznać się z ilustrowaną legendą o profanacji hostii przez Żydów. Mimo przejawów niechęci, Żydzi znaleźli stałe miejsce w społeczeństwie dawnej Rzeczypospolitej. Jak napisał w XVI wieku rabin Mojżesz Isserles, lepiej chyba jeść suche okruchy chleba, lecz żyć w spokoju w tym kraju. Zajrzyj do gabloty po lewej stronie stołu. Znajduje się w niej jedna z żydowskich książek z naszych zbiorów, wydana w Polsce około 400 lat temu. Gdy w XV wieku wynaleziono druk, Żydzi też zaczęli drukować swoje książki. Wcześniej książki były ręcznie pisane, drogie i trudno dostępne. W XVI wieku w Krakowie i Lublinie wyrosły nowe centra europejskiego drukarstwa żydowskiego. Tutejsi żydowscy drukarze w wielu dziedzinach byli pionierami. Na przykład w 1535 roku w Krakowie bracia Heliczowie jako pierwsi na świecie wydali drukowaną książkę w jidysz, języku wschodnioeuropejskich Żydów. Wcześniej żydowskie teksty ukazywały się drukiem tylko po hebrajsku. Na stole obok gabloty znajdują się prasy drukarskie. Możesz poczuć się przez chwilę jak drukarz i na kartce papieru odcisnąć stronę z żydowskiej książki albo znaki, które drukarze zamieszczali na kartach tytułowych. Co wolisz? Podręcznik gospodyni domowej? Mistyczną księgę? A może żydowskie bajki? Przed tobą biblioteka z multimedialnymi pulpitami.
Zajrzyj do nich. Poznasz książki, które polscy Żydzi czytali w XVI i XVII wieku. Niektóre z nich można było znaleźć w żydowskim domu, inne pasowały raczej do księgozbioru uczonego albo szkoły. Na środku biblioteki stoi stół. Znajdziesz na nim historię Talmudu, zbioru praw religijnych i komentarzy do Tory, czyli pierwszych pięciu ksiąg Biblii. Jak napisał kronikarz Nathan Hanover, niemal nie było w całej Polsce żydowskiego domu, gdzie nie studiowano by Tory. Popatrz na reprodukcję malowideł na tej ścianie. Pochodzą z synagogi w Pińczowie, gdzie w XVII wieku kilka razy zebrała się reprezentacja polskich Żydów, Sejm Czterech Ziem. Po hebrajsku Wad Arba Aratzot. Działał on na zasadach podobnych do polskiego Sejmu Szlacheckiego. Powstał w XVI wieku, aby zbierać od Żydów podatki do królewskiego skarbca. Jednak zakres działalności żydowskiego Sejmu szybko się rozszerzył. Delegaci gmin żydowskich zaczęli spotykać się raz lub dwa razy w roku w wyznaczonym miejscu. Zjeżdżali z czterech ziem: Małopolski, Wielkopolski, Rusi Czerwonej i Wołynia. Debatowali nad najważniejszymi sprawami społeczności żydowskiej. Rozstrzygali spory między gminami, ustanawiali prawa obowiązujące wspólnotę. W synagodze w Pińczowie zachowały się wyryte na ścianach hebrajskie imiona. Spójrz na ich repliki za szybą. Może niektóre z imion należały do członków żydowskiego Sejmu. Rozejrzyj się. Jesteś w kancelarii Jana Zamoyskiego. Należał on do magnaterii, najbogatszej warstwy szlachty. Magnaci posiadali w Rzeczypospolitej ogromne majątki zwane latyfundiami, do których zapraszali Żydów. Tam Żydzi trudnili się handlem, rzemiosłem i arendą, czyli dzierżawą szlacheckich dóbr. Spójrz na okrągły stół. Znajdują się na nim kontrakty, które magnaci zawierali z żydowskimi kupcami i dzierżawcami. Kontrakt po lewej stronie podpisał Abraham Ber, który Wisłą spławiał zboże z latyfundium do gdańskiego portu. Kontrakty po prawej stronie należały do Jakuba Nosałowicza, który dzierżawił od Jana Zamoyskiego całą wieś, młyny i stawy. Magnaci zwykle chronili interesy Żydów i zależało im na współpracy z nimi. Lecz na tym obrazie zaczęły pojawiać się rysy. Na wschodzie Rzeczypospolitej doszło do tragedii, która zakończyła złoty wiek w historii Żydów polskich. Wejdź do korytarza i przejdź przez niego powoli. W 1648 roku kozacy i ukraińscy chłopi pod wodzą Bohdana Chmielnickiego zbuntowali się przeciwko polskiej szlachcie na południowym wschodzie Rzeczypospolitej. Również Żydzi stali się celem ataków, ponieważ wielu z nich służyło szlachcie jako dzierżawcy, zarządcy majątków i przedstawiciele handlowi. Krwawa rebelia zwana Powstaniem Chmielnickiego pochłonęła wiele ofiar, w tym około 10 tysięcy Żydów. Nigdy wcześniej społeczność żydowska w Rzeczypospolitej nie doświadczyła przemocy na taką skalę. Wśród Żydów zapanowała żałoba. Niepokój w państwie sprzyjał skrajnym postawom i rozwojowi ruchów religijnych o charakterze mistycznym. Niejaki Szabtaj Cwi wywołał poruszenie wśród Żydów, gdy ogłosił się Mesjaszem. Powstanie Chmielnickiego upadło, jednak chaos w państwie nie ustał. Rozpoczęła się niemal 30-letnia epoka wojen z Rosjanami, Szwedami i Turkami. Wizerunek Rzeczypospolitej jako bezpiecznej przystani dla Żydów legł w gruzach. Po XVII-wiecznych wojnach Rzeczpospolita dźwigała się ze zniszczeń. Aby odbudować gospodarkę, szlachta ponownie ściągała Żydów do swoich miast i wsi. Rozejrzyj się. Przed tobą typowe prywatne miasteczko na wschodzie Rzeczypospolitej w XVIII wieku. Większość Żydów mieszkała w takich właśnie miasteczkach. Żydowskie życie toczyło się wokół rynku, synagogi, domu, karczmy, cmentarza, a nawet kościoła. Wejdź do każdego z tych miejsc.
karczma. Miejsce spotkań przy piwie lub gorzałce. Punkt wymiany handlowej. Ośrodek kontaktów Żydów i chrześcijan. Wiele karczem prowadzonych było przez Żydów i Żydówki. Szlachta wolała im oddawać takie miejsca w dzierżawę niż chrześcijanom, ponieważ Żydzi byli bardziej skrupulatni w rozliczeniach finansowych i zapewniali większe dochody. Propinacja, czyli prawo do produkcji i sprzedaży alkoholu oraz prowadzenie karczem i zajazdów, stały się z czasem żydowską specjalnością. Spójrz na ścianę z ilustracją wnętrza karczmy. O czym plotkowali jej goście? Żydowski dom, podobnie jak chrześcijański, często składał się z jednej izby. W niej rodzina spała, jadła, pracowała, a dzieci uczyły się. Mężczyzna, głowa rodziny, zajęty był pracą lub studiowaniem religijnych tekstów. Kobieta prowadziła dom, pomagała mężowi w pracy i wychowywała dzieci. Żydzi wierzyli w ochronną moc amuletów, które trzymali w domach. W gablocie obok łóżka znajdziesz amulet mający strzec noworodka przed nieszczęściem. Amuletem mógł być kawałek kartki, metalu, a nawet cała książka. Jeśli mowa o książkach, zajrzyj za szybkę zielonego kredensu. Książki były często spotykane w żydowskich domach. Jedną z najpopularniejszych była Cene Urene, zwana Biblią Kobiecą. Zawierała teksty biblijne w języku jidysz, podane w przystępny sposób. W żydowskim domu nie mogło zabraknąć też przedmiotów używanych w czasie świąt, takich jak świecznik. Wychodząc z domu, zwróć uwagę na zawieszoną na framudze mezuzę, czyli futeralik z umieszczonym w środku zwitkiem pergaminu, zawierającym fragment modlitwy. Niepokoje w państwie sprzyjały ruchom religijnym o charakterze mistycznym. Jednym z nich był hasydyzm. Narodził się w połowie XVIII wieku na Podolu, na dzisiejszej Ukrainie. Nurt ten głęboko wpłynął na zmiany w żydowskiej religijności. Za twórcę hasydyzmu uznaje się Izraela Ben Eliezera, zwanego Baal Shem Tov, panem dobrego imienia. Ten charyzmatyczny cudotwórca i uzdrowiciel uważał siebie za pośrednika między ludźmi a Bogiem. Twierdził, że dzięki ekstatycznej modlitwie dusza może zbliżyć się do Boga. W opozycji do hasydyzmu stał wybitny uczony Eliasz Ben Salomon, zwany Gaonem, czyli geniuszem z Wilna. Gaon z Wilna był silnie przywiązany do tradycyjnego nauczania rabinów i utrwalonej obrzędowości religijnej. Uważał hasydów za sektę. Więcej o Baal Shem Tovie i Gaonie z Wilna dowiesz się z projekcji filmowych w tej części galerii. Puszka, taka jak ta, służyła do zbierania jałmużny wśród żałobników w czasie żydowskiego pogrzebu. Pieniądze gromadziło towarzystwo dobroczynne Hevra Kadisha, święte bractwo, szykujące ciało zmarłego do pochówku i opiekujące się jego rodziną. Na puszce widać sceny z przygotowywania pogrzebu. Żydowskie cmentarze najczęściej znajdowały się poza miastem, rzadziej w sąsiedztwie synagogi. Kobiety i dzieci chowano osobno od mężczyzn. Schyłek XVIII wieku przyniósł radykalną zmianę sytuacji Żydów zamieszkujących Rzeczpospolitą. Narastający od dawna kryzys państwa osłabił je do tego stopnia, że mimo podjętych prób reform padło ono łupem sąsiadów – Prus, Austrii i Rosji. Władcy tych państw patrzą z portretów na pusty tron polskiego króla. Zniknięcie Rzeczypospolitej z mapy Europy w 1795 roku oznaczało, że polscy Żydzi stali się nagle poddanymi silnie i centralistycznie zarządzanych monarchii. Narzucone Żydom surowe prawa godziły w ich tradycyjne formy życia i zlikwidowały dotychczasowe przywileje. Jak potoczyły się losy polskich Żydów pod rządami Prus, Austrii i Rosji w XIX wieku? O tym dowiesz się z kolejnych części wystawy.
Baldachim rozpięty nad tą salą to chupa, pod którą Żydzi zawierają śluby. Jednak żydowskie ceremonie, a także codzienne życie ulegały w XIX wieku zmianom, które możesz prześledzić dzięki obiektom w dużej gablocie. Te zmiany widać też wyraźnie na przykładzie strojów. Garderoba polskich Żydówek nabierała coraz bardziej światowego charakteru. Wpływ miał na to nie tylko większy kontakt Żydów ze światem zewnętrznym, ale też surowe prawo obowiązujące w zaborach. Na przykład w zaborze rosyjskim Żydówki miały zakaz zakładania tradycyjnych czepków i golenia głów oraz obowiązek noszenia sukien takich jak Rosjanki. Mężczyznom nakazano strzyc brody i pejsy i nosić długie płaszcze, jakie nosiło wielu Rosjan. Na zwyczajowy strój zezwalano już tylko rabinom. To eleganckie pomieszczenie nawiązuje do salonu zamożnej warszawskiej Żydówki Judyty Jakubowicz Zbytkower, żony kupca i bankiera Szmula Zbytkowera. Zbytkowerowie byli symbolem nowej żydowskiej elity. Judyta zapraszała do swojego domu przedstawicieli świata polityki, kultury i handlu. W salonach takich jak ten toczyły się dyskusje o sytuacji polskich Żydów na przełomie XVIII i XIX wieku. Jedni uważali, że Żydów należy włączyć do społeczeństwa, uczynić pełnoprawnymi obywatelami, umożliwiając im tym samym zreformowanie swojej społeczności. Inni twierdzili, że Żydzi muszą sami się zmienić, by zasłużyć na integrację. W najbardziej skrajnych przypadkach nie widziano dla nich miejsca w kraju. Także wśród Żydów nie było jednolitego stanowiska. Część opowiadała się za podtrzymywaniem tradycji i dotychczasowej tożsamości. Salonów takich jak ten było więcej, jednak dyskutanci, chrześcijańscy i żydowscy nie wypracowali wspólnego stanowiska. W następnych trzech salach dowiesz się o haskanii i hasydyzmie. Pierwsze pomieszczenie to pełne książek mieszkanie należące do Maskila, zwolennika haskanii, czyli żydowskiego oświecenia. Haskala chciała unowocześnić życie Żydów przy jednoczesnym zachowaniu ich tożsamości. Liczyło się zatem szerzenie oświaty i poznawanie osiągnięć nauki i techniki. Obrzędowość religijna miała pozbyć się przesadnej żarliwości, a Żydzi mieli otworzyć się na świecką kulturę i języki nieżydowskie. Z mieszkania Maskina przejdź do następnej sali. Jesteś w Wołożynie na dzisiejszej Białorusi, w pierwszej jeszywie o nowoczesnym systemie nauczania. Była to szkoła, w której młodzi Żydzi zgłębiali religijne teksty już nie tylko po to, żeby zostać rabinami, jak to było dawniej, ale także dla rozwoju duchowego i intelektualnego. Szkoła była prywatna i niezależna od gminy żydowskiej. Stała się wzorem dla podobnych uczelni, a absolwenci porównywali ją do Oxfordu i Cambridge. Spójrz na film na ścianie. Jak wyglądał dzień w Jeszywie? Jesteś w sztyblu, izbie, która służyła hasydom do modlitwy, zgłębiania świętych ksiąg i budowania poczucia wspólnoty. Hasydyzm w XIX wieku był już nie tylko ruchem religijnym o charakterze mistycznym, ale też poważną siłą społeczną, będącą alternatywą dla kontrolowanych przez zaborców tradycyjnych form życia religijnego. Hasydzi gromadzili się wokół cadyków, charyzmatycznych przywódców, którzy mieli pośredniczyć między wspólnotą wiernych a Bogiem. Początkowo cadykowie przekazywali swoją funkcję uczniom, a z czasem synom lub wnukom. Powstały dynastie cadyków, do których hasydzi pielgrzymowali z różnych stron. To właśnie w takich izbach przekazywano sobie opowieści o niezwykłych umiejętnościach cadyków i ich naukach. Spójrz na drzewo genealogiczne Baal Szem Tova, uważanego za założyciela hasydyzmu polskiego. W pniu widnieje jego imię, a gałęzie symbolizują jego uczniów i ich następców. W czasach Baal Szem Tova głównymi rywalami hasydyzmu
byli przywiązani do tradycji rabini. Konflikt wygasł, gdy wspólnym zagrożeniem stała się Haskala, czyli żydowskie oświecenie i inne ruchy zmierzające do reformy judaizmu. Jesteś na dworcu kolejowym, jednym z symboli rewolucji przemysłowej w XIX wieku. Dzięki kolei życie gwałtownie przyspieszyło. Przy kasach biletowych i w wagonach pociągów mijali się pasażerowie z różnych środowisk, w tym Żydzi, zarówno tradycyjni, jak i postępowi. Było to jedno z niewielu miejsc takich spotkań. Z dworca przejdź do następnej sali. Przejawem rewolucji przemysłowej i rodzącego się kapitalizmu na ziemiach polskich było pojawienie się nowoczesnych fabryk zakładanych przez zamożnych przedsiębiorców, także żydowskich. Jednym z nich był Izrael Poznański, który na produkcji tkanin bawełnianych w Łodzi zbił ogromną fortunę. Jednak nowo powstałe przemysłowe miasto miało drugie oblicze. Do pracy ściągali tu biedacy, w tym Żydzi. Mieszkali w dzielnicach nędzy, takich jak łódzkie Bałuty. Wielu z nich pracowało w małych warsztatach i w domach. Ich zdjęcia widać po przeciwnej stronie fabryki Poznańskiego. Kolejne pokolenia Żydów zamieszkujących ziemię dawnej Rzeczypospolitej budowały swoją tożsamość na wiele sposobów. Większość trwała przy religijnej tradycji i dawnym stylu życia. Inni szli drogą zmierzającą do integracji ze społeczeństwem pruskim, rosyjskim czy w mniejszym stopniu austriackim. W tym ostatnim zaborze największa liczba Żydów decydowała się na integrację z Polakami i ich kulturą przy zachowaniu żydowskiej religii. Przykładem jest malarz Maurycy Gottlieb, którego przemianę poznasz z filmu w tej sali. Zaczęto mówić o Polakach wyznania mojżeszowego. W zaborze rosyjskim, w przededniu powstania styczniowego, w 1863 roku, doszło do tak zwanego zbratania polsko-żydowskiego, które stało się mitem założycielskim żydowskich środowisk integracyjnych. Spójrz na model synagogi na ulicy Tłomackie w Warszawie, gdzie kazania wygłaszano po polsku, a nie tradycyjnie po hebrajsku. Jednak żydowskie poczucie związku z Polakami zostało mocno zachwiane, gdy pod koniec XIX wieku wzmogły się antyżydowskie nastroje. Wstrząsem dla zwolenników integracji była fala pogromu na Żydach w Cesarstwie Rosyjskim, w tym w Warszawie, w grudniu 1881 roku. Nowoczesny antysemityzm o rasistowskim, a już nie tylko religijnym podłożu, żywił się przekonaniem, że Żydzi chcą zdominować świat politycznie i ekonomicznie. Na przełomie XIX i XX wieku ziemie polskie stały się miejscem rozwoju świeckiej kultury opartej na języku jidysz, codziennym języku milionów wschodnioeuropejskich Żydów. Był to efekt rosnącej wśród części Żydów świadomości swojej odrębności narodowej. Dorobek żydowskich twórców, myślicieli i przywódców politycznych zaczął docierać do masowego żydowskiego odbiorcy. Rozwijała się literatura w jidysz. Przyjrzyj się okładkom jidyszowych książek w gablocie. Do najwybitniejszych żydowskich twórców tamtego czasu zalicza się Ishoka Leiba Pereca, Szolema Aleichema czy Abrahama Goldfadena. Niektórzy z nich pisali również po hebrajsku, co doprowadziło do odrodzenia tego języka, dotąd zarezerwowanego dla sfery religijnej. Walka o prymat między zwolennikami hebrajskiego i jidysz nie została rozstrzygnięta. Jednocześnie liczni twórcy żydowscy wciąż pisali po polsku, rosyjsku i niemiecku. Na przełomie XIX i XX wieku ziemie polskie stały się miejscem rozwoju świeckiej kultury opartej na języku jidysz, codziennym języku milionów wschodnioeuropejskich Żydów. Był to efekt rosnącej wśród części Żydów świadomości swojej odrębności narodowej.
Dorobek żydowskich twórców, myślicieli i przywódców politycznych zaczął docierać do masowego żydowskiego odbiorcy. Rozwijała się literatura w jidysz. Przyjrzyj się okładkom jidyszowych książek w gablocie. Do najwybitniejszych żydowskich twórców tamtego czasu zalicza się Ischoka Leiba Pereca, Szolema Aleichema czy Abrahama Goldfadena. Niektórzy z nich pisali również po hebrajsku, co doprowadziło do odrodzenia tego języka, dotąd zarezerwowanego dla sfery religijnej. Walka o prymat między zwolennikami hebrajskiego i jidysz nie została rozstrzygnięta. Jednocześnie liczni twórcy żydowscy wciąż pisali po polsku, rosyjsku i niemiecku. W 1914 roku wybuchła I wojna światowa. W armiach zaborców stojących przeciwko sobie walczyli też Żydzi z polskich ziem. Projekcja filmowa na ścianie pokazuje działania wojenne na tle rozpadającej się Europy. Wojna zakończyła się w 1918 roku. Z Niemiec, Austro-Węgier i Rosji wyłoniło się wiele państw narodowych, w tym Polska. Kieruj się korytarzem w lewo. Z terytorium znacznie okrojonym w stosunku do okresu przed rozbiorami, Polska musiała urządzić się na nowo. Wielu polskich Żydów powitało niepodległość z nadzieją, ale też obawami. Zatrzymaj się na chwilę. Jesteś na ulicy w dużym mieście międzywojennej Polski. Zdecydowana większość Żydów mieszkała w miastach. To w nich skupiało się żydowskie życie polityczne, kulturalne i ekonomiczne. Sformułowanie Die Jiddische Gasse, żydowska ulica, oznaczało też żydowski świat. Wejdź pierwszym wejściem do sali po prawej stronie ulicy. Ekspozycja w tej sali opowiada o życiu politycznym Żydów w międzywojennej Polsce, która odrodziła się jako państwo demokratyczne. Żydzi uznani za jedną z mniejszości narodowych korzystali z przyznanych im praw wyborczych, a niektóre partie polityczne miały przedstawicieli w parlamencie. Wiele żydowskich partii powstało jeszcze przed odzyskaniem niepodległości. Teraz liczyły się trzy duże ruchy zaprezentowane w głębi sali. Miały masowy charakter i budowały swoją pozycję, organizując życie swoich zwolenników, prowadziły szkoły, wydawały prasę i książki, zakładały organizacje młodzieżowe i kluby sportowe. Najliczniejszy był ruch syjonistyczny, bardzo zróżnicowany wewnętrznie. Syjonistyczne partie nawoływały do emigracji Żydów do Palestyny i utworzenia tam żydowskiego państwa. Syjoniści propagowali naukę języka hebrajskiego i zakładali w Polsce gospodarstwa rolne, kibuce, które miały przygotować Żydów do pionierskich warunków życia w Palestynie. Łącznie w latach 20. i 30. wyjechało do Palestyny ponad 140 tysięcy polskich Żydów. Znaczącą siłą polityczną była też partia Agudas Yisroel. Broniła przede wszystkim wartości religijnych. Miała być przeciwwagą dla ruchów promujących świecki styl życia. Jej zwolennicy zazwyczaj wspierali polskie rządy. Mniejszym, ale bardzo ważnym ugrupowaniem był socjalistyczny Bund, partia robotnicza. Bundyści sprzeciwiali się syjonizmowi i opowiadali się za kulturalną autonomią polskich Żydów, zbudowaną na języku i kulturze jidysz. Mieli wielu przedstawicieli w samorządach miejskich. Niektórzy Żydzi wiązali się z nielegalną komunistyczną Partią Polski. Ich liczba w skali całej żydowskiej ludności w Polsce nie przekraczała 0,5%, choć w samej partii stanowili dużą część działaczy. W międzywojennej Polsce kwitło żydowskie życie kulturalne. Kultura żydowska była wielojęzyczna i powstawała przede wszystkim w jidysz i po polsku oraz w mniejszym stopniu po hebrajsku. O tej wielojęzyczności najlepiej świadczy prasa żydowska,
której przegląd zaprezentowany jest na ścianie przy wejściu. Zacznij spacer od kawiarni Mała Ziemiańska przy ulicy Mazowieckiej w Warszawie. Tu przesiadywali literaci, artyści, aktorzy. Wśród nich było wielu zasymilowanych Żydów, na przykład Julian Tuwim i Antoni Słonimski. Z gazet na stoliku przy ścianie dowiesz się o pisarzach, którzy mimo iż pisali po polsku, czuli się Żydami. Idź dalej. Jesteś w kinie. Polska była światowym centrum żydowskiej kinematografii. Filmy w języku jidysz przyciągały tysiące widzów. Największą popularnością cieszyły się melodramaty. Wśród Żydów oprócz kina wielką popularnością cieszył się również teatr w języku jidysz. Po wyjściu z kina trafisz do siedziby Związku Literatów i Dziennikarzy Żydowskich przy ulicy Tłomackie w Warszawie. Tu spotykała się żydowska elita kulturalna, zwłaszcza twórcy piszący w jidysz. Ich patronem był Yitzhak Leib Peretz, klasyk jidyszowej literatury. Przy muzyce z gramofonu goście ćwiczyli nowoczesne tańce. Na parkiecie zaznaczone są kroki. Możesz spróbować zatańczyć. W każdym razie nie wychodź jeszcze na ulicę. W głębi sali dowiesz się o żydowskim Wilnie, a schody za rogiem prowadzą na piętro, gdzie znajdują się ekspozycje o żydowskiej turystyce i o dorastaniu nowego żydowskiego pokolenia w międzywojennej Polsce. 1 września 1939 roku państwo niemieckie, III Rzesza, zaatakowało Polskę. Wybuchła II wojna światowa. 17 września Związek Radziecki napadł na Polskę od wschodu. Polski rząd ewakuował się za granicę. Wojna obronna zakończyła się klęską w październiku. Niemcy i ZSRR podzieliły między siebie Polskę. Niemcy wcielili do Rzeszy część polskich ziem, a na pozostałych stworzyli generalne gubernatorstwo. Na okupowanych terenach zaprowadzili rządy terroru i wyzysk. Idź dalej korytarzem. Od początku obiektem szczególnej represji byli Żydzi. Niemcy powoływali Judenraty, czyli rady żydowskie, które musiały wykonywać rozkazy okupantów. Rozpoczął się proces izolowania i separowania Żydów od reszty społeczeństwa. Niemal każdego tygodnia Niemcy wprowadzali rozporządzenia, które krok po kroku odbierały Żydom podstawowe prawa. Przyjrzyj się obwieszczeniom na ścianie po lewej stronie korytarza. Niemcy nakazali Żydom nosić na ramionach opaski z gwiazdą Dawida. Zamknęli szkoły i synagogi. Zmniejszali racje żywnościowe. Zabronili Żydom poruszania się po części ulic, wchodzenia do kawiarń, siadania na ławkach. Codziennością stały się napaści na Żydów, pobicia, grabieże, egzekucje. Wielu Żydów zostało skierowanych do przymusowych robót. Kolejne sale opowiadają o życiu Żydów w warszawskim getcie. W czasie okupacji Niemcy utworzyli w polskich miastach i wsiach około 600 gett, obszarów przymusowego osiedlenia Żydów. Część z gett była ogrodzona, wszystkie przeludnione. Panowały w nich nędza i głód, szerzyły się choroby. Otoczone ceglanym murem getto w północnej części Warszawy było największe i najludniejsze. W szczytowym okresie uwięziono tu 460 tysięcy Żydów. Idź przez kolejne sale. Zwróć uwagę na cytaty na ścianach. Ich autorami są Emanuel Ringelblum i Adam Czerniaków. Ringelblum był historykiem. W czasie okupacji stworzył organizację Onek Szabat, która dokumentowała życie codzienne w getcie. Czerniaków był przewodniczącym Judenratu, Rady Żydowskiej. Codziennie zmagał się z problemami getta, głodem, biedą, chorobami i rosnącą śmiertelnością, niemieckim terrorem i bezsilnością Żydów. W getcie ludzie próbowali normalnie żyć.
podziemiu istniało życie religijne, szkolnictwo, prasa. Żydzi przemycali do getta żywność i lekarstwa. Po przejściu kilku sal natrafisz na schody. Po wyjściu na górę kieruj się w prawo. Przejście, które zobaczysz, symbolizuje kładkę nad ulicą Chłodną, łączącą dwie części getta. Rozciągał się z niej widok na okupowaną Warszawę zamieszkiwaną przez Polaków i Niemców, tak zwaną aryjską stronę. Wielu Żydom wydawało się, że życie za murami getta toczy się spokojnie, niemal idylicznie. Po przejściu przez most skręć w prawo i idź powoli ku schodom prowadzącym w dół. 22 lipca 1942 roku Niemcy rozpoczęli wysiedlanie Żydów z warszawskiego getta. Adam Czerniaków, przewodniczący Judenratu, popełnił samobójstwo, nie chcąc podpisać niemieckiego obwieszczenia o wysiedleniu. Członkowie organizacji Onek Szabat, przeczuwając niebezpieczeństwo, ukryli dokumentację podziemnego archiwum getta w blaszanych skrzynkach i bańkach na mleko. Niemcy wysiedlali getto ulica za ulicą. Nazwy tych ulic zobaczysz na podłodze i schodach. W akcji pomagali Niemcom żydowscy policjanci, wierząc, że dzięki temu ocalą siebie i bliskich. Wysiedlani Żydzi gromadzeni byli w wielkim ścisku na placu przeładunkowym, Umschlagplatzu. Gdy zejdziesz po schodach, zobaczysz jego plan i zdjęcia. Żydzi, popędzani brutalnie, wsiadali do bydlęcych wagonów. Pociągi ruszały na wschód. Nikt nie wiedział, dokąd dokładnie. W ciągu 3 miesięcy Niemcy wywieźli z warszawskiego getta 300 tysięcy Żydów. Po wielkiej akcji deportacyjnej w getcie zostało około 60 tysięcy Żydów. Część z nich pracowała jako niewolnicza siła robocza w szopach, niemieckich warsztatach. Jeszcze w czasie deportacji, latem 1942 roku, w getcie warszawskim powstała tajna żydowska organizacja bojowa zrzeszająca różne środowiska polityczne. Przeczuwając następne deportacje, Żydzi zaczęli przygotowywać plan obrony. Gdy 19 kwietnia 1943 roku Niemcy wkroczyli do getta, napotkali opór żydowskich bojowców. Wybuchło powstanie. Do walki obok żydowskiej organizacji bojowej pod dowództwem Mordechaja Anielewicza stanął Żydowski Związek Wojskowy kierowany przez Pawła Frenkla. Łącznie około 700 słabo uzbrojonych Żydów przeciw 2000 Niemców. Gdy Niemcy zaczęli podpalać domy w getcie, Żydzi zaczęli chronić się w bunkrach. Mordechaj Anielewicz i około 120 powstańców popełnili samobójstwo, kiedy ich kryjówkę w bunkrze odkryli Niemcy. Żydzi wiedzieli, że powstanie skazane jest na klęskę. Ich walka była aktem rozpaczy, zemsty i protestem przeciwko obojętności świata. Niemcy zrównali getto z ziemią. Symbolicznie ustalili koniec pacyfikacji na 16 maja, niespełna miesiąc od wybuchu powstania. W tym samym czasie na ziemiach okupowanej Polski szerzył się terror niemiecki. Powszechne były łapanki i publiczne egzekucje. Setki tysięcy Polaków wywieziono do przymusowych robót w Niemczech. Jednak polski opór nie został złamany. Powstało tajne państwo podziemne, lojalne wobec rządu na uchodźstwie w Londynie. Konspiracja wojskowa przygotowywała się do zbrojnego powstania. Z okien tramwaju zobaczysz sceny z życia Żydów widziane oczami Polaków. Postawy Polaków wobec żydowskiej tragedii były zróżnicowane. Żydów ratowali nieliczni. Większość Polaków skupiona na trudach okupacyjnej codzienności pozostała bierna. Zdarzało się też, że Polacy wydawali Żydów Niemcom lub sami ich mordowali.
Niemcy karali śmiercią Polaków, którzy pomagali Żydom. Mimo to poszczególni ludzie ryzykowali życie, a w podziemiu działały dwie organizacje niosące pomoc ukrywającym się Żydom. Były to Rada Pomocy Żydom Żegota i Żydowski Komitet Narodowy. Kolor biały i czarny w tej sali symbolizują strategię ukrywania się Żydów na powierzchni i pod powierzchnią. Niektórzy Żydzi ukrywali się jako Polacy i posługiwali się fałszywymi dokumentami. Dzieci oddawali pod opiekę chrześcijańskich zakonów. Inni ukrywali się w lasach, bunkrach lub w domach Polaków, pod podłogą, na strychu, za ścianą. Historie ukrywających się Żydów i pomagających im Polaków opowiedziane są w szczelinach ścian tej sali. Jedne historie kończyły się szczęśliwie, inne tragicznie. W gablocie w podłodze możesz zobaczyć szachy, które w 1943 roku wystrugała przybywająca w ukryciu Pola Najder. Cofamy się w czasie do czerwca 1941 roku. Niemcy zaatakowały Związek Radziecki. Armia niemiecka parła na wschód, zajmując m.in. polskie ziemie okupowane przez ZSRR. Po wycofaniu się Rosjan, w niektórych miejscach, w atmosferze bezprawia i chaosu, ludność lokalna dopuszczała się pogromów na Żydach, takich jak we Lwowie czy w Jedwabnem. Na mapie w tej sali zaznaczone są potwierdzone miejsca pogromów. Wielu Polaków utożsamiało Żydów z komunistami i widziało w nich kolaborantów Związku Radzieckiego. Niemcy zachęcali do napaści na żydowskich sąsiadów. Za armią niemiecką posuwały się szwadrony śmierci Einsatzgruppen, masowo rozstrzeliwujące Żydów i komunistów. W ciągu niespełna 2 lat Einsatzgruppen zamordowały około 1 250 000 osób. Pnie drzew w tej sali symbolizują las w Ponarach pod Wilnem, gdzie Einsatzgruppen oraz litewskie oddziały ochotnicze rozstrzelały około 100 000 osób. Ponad połowę stanowili Żydzi z wileńskiego getta. 20 stycznia 1942 roku w eleganckiej willi w berlińskiej dzielnicy Wannsee spotkali się prominentni niemieccy urzędnicy. Celem konferencji nie było podjęcie decyzji o ostatecznym rozwiązaniu kwestii żydowskiej, lecz omówienie jej realizacji. Uczestnicy spotkania debatowali o technikach masowych mordów i kwestiach prawnych. Przyjrzyj się dużej szybie w tej sali. Za każdym bezosobowym dokumentem widnieje twarz sprawcy. Cała Europa miała być oczyszczona z Żydów. Oznaczało to wymordowanie 11 milionów osób. Na miejsce zagłady wytypowano okupowaną Polskę. Zdecydowały praktyczne względy. To tam znajdowała się duża część planowanych ofiar, a tereny były oddalone od działań wojennych i światowej opinii publicznej. Zagłada miała przemysłowy charakter. Jej skalę pokazuje projekcja filmowa i mapa w głębi sali. Niemcy zwozili Żydów pociągami z prawie całej Europy do obozów w Chełmnie, Bełżcu, Sobiborze, Treblince, Auschwitz-Birkenau i na Majdanku. Niemcy zabijali Żydów w komorach gazowych, a ich ciała palili. Łącznie w zagładzie zginęło 6 milionów europejskich Żydów. 3 miliony z nich stanowili Żydzi polscy. Świat wiedział. Oddalenie Polski od międzynarodowej opinii publicznej było pozorne. Za granicę wydostawały się relacje świadków zagłady. Jan Karski, emisariusz Polskiego Państwa Podziemnego, bezskutecznie informował o niemieckich zbrodniach przedstawicieli państw zachodnich, Światowego Kongresu Żydów, Międzynarodowego Czerwonego Krzyża. W maju 1943 roku Szmul Zygielbojm, członek Rady Narodowej przy rządzie polskim w Londynie,
popełnił samobójstwo w proteście przeciw bezczynności świata wobec zagłady Żydów. Wojna skończyła się w maju 1945 roku. Wielkie mocarstwa zmieniły granice Polski, która znalazła się w radzieckiej strefie wpływów. Radość z końca wojny mieszała się ze smutkiem. Kraj był zrujnowany. Po przedwojennym świecie polskich Żydów nie zostało prawie nic. W krajobrazie ruin przyjrzyj się osieroconym przedmiotom wydobytym z gruzów. Polska straciła około 6 milionów obywateli, ponad 15% przedwojennej ludności. 3 miliony z tych ofiar stanowili Żydzi, 90% przedwojennej żydowskiej populacji Polski. Przeżyło około 300 tysięcy Żydów. Niektórzy na ziemiach polskich w ukryciu, inni w Związku Radzieckim, czy w obozach koncentracyjnych i obozach pracy w Niemczech i Austrii. Jednym z pierwszych odruchów ocaleńców było danie sygnału „Jestem, żyję” i odnalezienie bliskich. Żydzi rejestrowali się w komitetach żydowskich na specjalnie przygotowanych formularzach. Zobaczysz je na ścianie przy wejściu do galerii. Tylko niewielka część z nich jest wypełniona. Puste symbolizują skalę zagłady. Na tej ścianie ukazane są pierwsze formy upamiętnienia ofiar zagłady w powojennej Polsce. W 1946 roku na ruinach warszawskiego getta stanął niewielki pomnik dedykowany żydowskim powstańcom. Dwa lata później, tuż obok, wzniesiono okazały pomnik bohaterów getta. Dla polskich i zagranicznych Żydów z czasem stał się on ikoną walki o wolność i godność. Do dziś odbywają się przed nim uroczystości upamiętnienia powstańców. W tej ścianie widnieją nazwy 8 miejsc, w których tuż po wojnie doszło do aktów przemocy przeciwko Żydom. Ataki te tłumaczy się nie tylko powojenną demoralizacją, bandytyzmem i biedą. Przyczynami były także antysemityzm, który żywił się czasem oskarżeniami o mordy rytualne oraz przekonanie, że Żydzi sprzyjają komunistycznej władzy, odrzucanej przez większość społeczeństwa. Plotka o mordzie rytualnym stała się bezpośrednią przyczyną pogromu na Żydach, do którego doszło w Kielcach w lipcu 1946 roku. Zginęły 42 osoby. Zniszczoną fasadę domu przy ulicy Planty 7, gdzie doszło do pogromu, widać na wielkim zdjęciu na ścianie. Pogrom kielecki wywołał wstrząs w społeczności polskich Żydów i skłonił do emigracji ponad 70 tysięcy osób. Zostać czy wyjechać? To pytanie zadawali sobie polscy Żydzi po wojnie. W drugiej połowie lat 40. Polskę opuściło około 150 tysięcy Żydów. Najczęściej bez legalnego pozwolenia, ale i przy tolerancji władz. Żydzi nie chcieli pozostać w Polsce, w której stracili bliskich. Często nie mieli siły odbudowywać życia na gruzach lub uciekali przed przemocą i represjami władz komunistycznych, które dotykały obywateli. Wielu chciało budować państwo żydowskie w Palestynie. Ponieważ większość krajów niechętnie przyjmowała uchodźców, trafiali oni do obozów przejściowych, głównie na terenach Austrii i Niemiec, w amerykańskiej i brytyjskiej strefie okupacyjnej. Przeważająca część z nich wyemigrowała do Palestyny, gdzie w 1948 roku powstało państwo Izrael. Na pytanie zostać czy wyjechać, wielu Żydów odpowiadało zostać. Niektórzy odcinali się od żydowskich korzeni. Inni podtrzymywali swoją tożsamość i budowali instytucje nowego życia żydowskiego. Tuż po wojnie najważniejszą organizacją żydowską był Centralny Komitet Żydów w Polsce, w skrócie CKZP. Jego strukturę możesz poznać przy interaktywnej ekspozycji z obracanymi kółkami. CKZP organizował pomoc dla ocalonych z zagłady i umożliwiał współpracę partii żydowskich.
Nadzorował szkoły żydowskie, wydawał prasę i książki w jidysz. Działająca przy nim komisja historyczna dokumentowała zagładę. Z końcem lat 40. CKZP został zdominowany przez komunistów i stracił swój niezależny charakter. Szczególnym miejscem odbudowy życia żydowskiego był Dolny Śląsk, przyłączony po wojnie do Polski. Na ulicach śląskiego Dzierżoniowa, gdzie Żydzi stanowili niemal 40% mieszkańców, język jidysz słychać było na ulicach, tak jak w przedwojennych polskich miastach. Jednak wraz z emigracją zakończyło się krótkie odrodzenie życia żydowskiego na Dolnym Śląsku. Od końca lat 40. przyspieszyła w Polsce stalinizacja. Władze komunistyczne, które likwidowały polityczny pluralizm, rozwiązały lub przejęły niezależne organizacje, w tym żydowskie. Od 50. roku Żydów oficjalnie reprezentowało jedynie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce, w skrócie TSKZ. Kontrolowali je żydowscy komuniści, akceptujący to, co narodowe, czyli żydowskie, w formie i socjalistyczne w treści. Rok 56 przyniósł pewną liberalizację systemu komunistycznego. Poszerzył się obszar swobody, Polska otworzyła się szerzej na świat. W ramach krytyki stalinizmu wskazywano Żydów jako współwinnych zbrodni tamtego czasu. Otwarcie granic i rozczarowanie części Żydów komunizmem doprowadziło do kolejnej fali emigracji. Do roku 60 z Polski wyjechało około 50 tysięcy Żydów. Przyjrzyj się przestrzeni przedzielonej szybą. Jesteś w jednym z klubów TSKZ, w którym Żydzi spotykali się, żeby porozmawiać, poczytać żydowską prasę i książki, posłuchać radia, pograć w szachy. Porównaj dwie przestrzenie klubów. Pierwsza odpowiada nastrojom lat 50. czasowi stalinizmu. Przez lustro fenickie nie widać przyszłości, czyli klubu w latach 60. czasu większych swobód i krytyki stalinizmu także w środowisku żydowskim. Telewizja i szczekaczki to narzędzia państwowej propagandy z 68 roku. W odpowiedzi na bunt studentów w marcu tamtego roku władze komunistyczne rozkręciły hałaśliwą kampanię antyżydowską. Oskarżały Żydów i Izrael o nielojalność, spiskowanie przeciwko Polsce i szkalowanie kraju. Nastał czas represji. Żydzi tracili pracę, byli wyrzucani ze szkół. Do emigracji zmuszono około 14 tysięcy osób, najczęściej z kręgów inteligenckich, silnie związanych z Polską. Symbolem wymuszonego zerwania z ojczyzną był dworzec gdański w Warszawie. Stąd wielu Żydów wyjeżdżało do Szwecji i innych europejskich krajów, a także do Izraela i Ameryki. Tracili wówczas polskie obywatelstwo. W gablocie przy ekspozycji o emigrantach marcowych zobaczysz dokument podróży, paszport w jedną stronę. To przedostatni przystanek w naszej tysiącletniej podróży. Po marcu 68 roku życie żydowskie w Polsce niemal zamarło. Tematyka żydowska podejmowana była prawie wyłącznie przez opozycję antykomunistyczną. W podziemiu ukazywały się publikacje poświęcone historii Żydów polskich. W latach 80. wśród opozycjonistów demonstracją walki z systemem komunistycznym był udział w nielegalnych rocznicach powstania w getcie warszawskim pod pomnikiem bohaterów getta. Wraz ze słabnięciem cenzury do oficjalnej kultury i debaty publicznej zaczęły powracać wątki żydowskie. Powoli odradzało się też żydowskie życie religijne. Jesteś wśród ekranów, na których wyświetlane są materiały poświęcone życiu społeczności żydowskiej w dzisiejszej Polsce. Po upadku komunizmu w 89 roku w wolnej Polsce życie żydowskie zaczęło się odradzać. Tu dowiesz się o poszukiwaniu żydowskiej tożsamości i odkrywaniu korzeni, działalności instytucji żydowskich
oraz obecności Żydów w świadomości Polaków. Historia Żydów polskich nie kończy się. Ona trwa.